Cześć, mam na imię Weronika i jestem uczennicą klasy weterynaryjnej. Dlaczego warto przyjść do Mokoszyna? Mamy wykwalifikowaną kadrę nauczycieli i interesujące zajęcia praktyczne. Mamy też bogato rozwinięte zaplecze praktyczne. W naszej szkole ponadto każdy znajdzie jakieś zajęcie dodatkowe dla siebie. Od sportu po fotografię. Dlaczego warto przyjść do naszej szkoły? Możesz się nauczyć o takich maszynach jak te. Hejka, jeśli interesują Was zwierzaki, nie tylko takie, jakie ja tu mam, psiaki, serdecznie możemy Was zaprosić na kierunek weterynarii w Mokoszynie, gdzie będziecie o nich mogli zgłębiać wiedzę i poszerzać swoje horyzonty, a mówię Wam, że naprawdę nauka o nich to jest praktycznie sama przyjemność. Jeśli interesujesz się i lubisz rolnictwo, chcesz zdobywać dużą wiedzę i doświadczenie, przyjdź do nas na kierunku Technik Mechanizacji Rolnictwa i Agrotroniki. Poznasz wiele nowoczesnych maszyn i urządzeń, które zdecydowanie poprawią Twoją pracę w gospodarstwie i warsztacie. W naszej szkole zdobędziesz wiele potrzebnych kursów, m.in. kurs kombajnisty, kurs operatora wózków widłowych oraz tak wyczekiwane prawo jazdy kategorii B i T. Nasza szkoła dodatkowo posiada gospodarstwo rolne, na którym odbywamy nasze zajęcia praktyczne. Kwalifikowana kadra pedagogiczna pomoże spełnić Twoje marzenia. W Mokoszynie wiedzę pozyskałem, gospodarstwo swoje rozbudowałem. Dziś z agencji kasa leci. Ja dziękuję. Teraz uczcie się, wy dzieci. Cześć, jestem Kasia. Jestem tegoroczną absolwentką Technikum Architektury Krajobrazu. Dzięki mojej szkole zdobyłam kwalifikacje zawodowe i dyplom Technika Architektury Krajobrazu. Nauki było dużo, ale mimo wszystko zajęcia prowadzone przez znakomitych fachowców, którzy nie tylko przekazywali nam wiedzę, ale także pobudzili w nas twórcze działania i zamiłowanie do natury. Nowatorskie pomysły, nowoczesne technologie, miła i przyjazna atmosfera w szkole. To wszystko złożyło się na nasz sukces. Jeśli kochasz przyrodę i chciałbyś tworzyć piękne, wymarzone ogrody, to na pewno to szkoła dla Ciebie. Gdybym miała wybierać jeszcze raz szkołę, wybrałabym tak samo. Szczególnie doceniłabym pracę nauczycieli, którzy oprócz świetnych sposobów wpajania wiedzy w nasze głowy, tworzyli taką atmosferę, dzięki której chciało się rano wstawać do szkoły. Dlaczego warto wybrać naszą szkołę? Powiem krótko. Ponieważ daje solidne podstawy w zakresie kształcenia ogólnego i zawodowego. Dzięki temu mogliśmy się wykazać w licznych olimpiadach, konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych. Rozwija zainteresowania uczniów, organizując im ciekawe zajęcia pozalekcyjne. Zdobyłam zawód. Ta szkoła dodała mi skrzydeł do kontynuowania dalszej nauki. Posłuchajcie teraz, co mówią o naszej szkole nasi młodsi koledzy. Piotrek z klasy trzeciej, mieszkaniec internatu. Internat to mój drugi dom, miejsce, gdzie poznałem nowe, przyjazne mi osoby, gdzie nauczyłem się samodzielnego życia z dala od rodziców. Z tym budynkiem kojarzy mi się mnóstwo wyśmienitych dyskotek, wspólnych wieczorów, ognisk, wycieczek, a co za tym idzie, wspomnień. Aż łezka się pojawia. Oczywiście internat samymi imprezami nie stoi. Nauka. W internacie to czas, którego wcześniej nie umiałem sobie zorganizować. Rozwijamy się również sportowo. Basen, zajęcia z siatkówki, piłka nożna, siłownia, bilard i piłkarzyki. Naprawdę, dla każdego coś dobrego. Patrycja, uczennica klasy drugiej. Wybrałam kierunek architektura krajobrazu, ponieważ mogę tu rozwijać swoje zainteresowania i pasje, a sprzyjała temu piękna natura, która znajduje się wokół szkoły. Kuba, uczeń klasy trzeciej, technikum ogrodniczego. Polecam szkołę w Mokoszynie. Dzięki niej dowiedziałem się wielu nowych rzeczy na temat sadownictwa, które pomogą mi unowocześnić i rozwinąć gospodarstwo moich rodziców. Zapraszamy do szkoły. Technik Mechanizacji Rolnictwa i Agrotroniki. Jeden z wielu kierunków, które oferuje nam Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego imienia Ziemi w Sandomierskiej, w Sandomierzu, Mokoszynie. W tym filmiku chciałem co nieco powiedzieć o tym kierunku, a także przedstawić, jak zdobytą wiedzę wykorzystuje u siebie w gospodarstwie. Jak sama nazwa wskazuje, Technik Mechanizacji Rolnictwa i Agrotroniki mówi nam przede wszystkim o mechanice, zasadach działania maszyn, eksploatacji maszyn oraz użytkowaniu narzędzi warsztatowych. Jednak nie jest to wszystko, co ten kierunek nam oferuje.
Uczymy się także o uprawie roślin, hodowli zwierząt, stosowaniu środków ochrony roślin oraz nawozów. Aktualnie znajdujemy się na plantacji pszenicy ozimej. Jestem w trakcie wykonywania zabiegów fungicydowych T2 wraz z odżywianiem dolistnym i dzięki wiedzy zdobytej w szkole przekładam ją na pracę w swoim gospodarstwie. Poza samą nauką w szkole mamy również na gospodarstwie specjalne, bogato wyposażone pomieszczenie nauki praktycznej. Uczymy się tam obsługi tokarki, spawarki oraz różnych narzędzi warsztatowych, a także w polu prac polowych. Dowiadujemy się także oraz uczymy o dosyć popularnym w dzisiejszym rolnictwie prowadzeniu równoległym, czyli systemie GPS. W ramach programu nauczania zdobywamy również prawo jazdy kategorii T oraz B, a także możemy sobie zrobić kurs przykładowo na kombajn zbożowy. Co najważniejsze, możemy potem być zatrudnieni w przedsiębiorstwach technicznej obsługi wsi i rolnictwa oraz samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą, w tym własne gospodarstwo rolne. Nasza szkoła oferuje również internat, który jest doskonałą alternatywą dla uczniów z dalszych stron bądź mających problem z dojazdem. Osobiście jestem mieszkańcem internatów i bardzo polecam do pobytu, ponieważ jest tam bardzo śmiesznie i fajnie. Wybrałem tą szkołę, ponieważ od małego dziecka interesowałem się rolnictwem, a także mechanizacją. I dlatego chcę znacznie więcej się nauczyć, dowiedzieć, by w przyszłości prowadzić własne gospodarstwo rolne.